Ja Islandię sobie kojarzę z lodem, wiatrem, deszczem i mrozem, więc również i takie wyzwanie sportowe wielkie i też wyzwanie, czy wyzwanie może nie tyle, co po prostu szansa na ciekawą promocję miasta Opola i też promocję w ogóle żeglarstwa jako takiego zdrowego uprawiania sportu. Mam tą przyjemność i zaszczyt promowania miasta Opola podczas tego dość trudnego rejsu. Czeka nas do przepłynięcia 4000 mil, czyli około 7000 kilometrów, co zajmie nam niespełna 3 miesiące. Będzie to czas, w którym przyjdzie się zmierzyć. Wierzę, że Bałtyk nas potraktuje lekko, natomiast dalej mamy nawigacyjnie cieśniny duńskie, mamy Morze Północne, mamy Północny Atlantyk. No i tą tak zwaną wisienkę na torcie, opłynięcie Islandii i przekroczenie koła podbiegunowego. Rejs, że tak powiem, troszeczkę nawiązuje do historycznego rejsu jachtu Zawiszy Czarnego, który w 1969 roku popłynął właśnie w pierwszy rejs dookoła Islandii. Na pokładzie było czterech opolskich kapitanów, którzy jak gdyby sukcesem ten rejs ukończyli. Więc wierzę, że my na dużo mniejszej jednostce, bo na 10-metrowym jachcie, również tego dokonamy i co ważne, przekroczymy właśnie koło podbiegunowe i sobie będziemy mogli tego przysłowiowego misia polarnego na burcie namalować. Plan jest taki, żeby 7 czerwca wyruszyć z Gdańska do Świnoujścia, ale tak naprawdę to 13 czerwca już jak tak na sztywno rusza ze Świnoujścia do Stavanger. Więc o ile ten 7 to może być 2 dni w lewo, 2 dni w prawo, gdzieś ten etap ze względu na często niekorzystne, silne wiatry zachodnie, które mogą być na sam początek żeglugi bardzo nieprzyjemne, więc może się opłacać gdzieś tam przesunąć ten moment startu. Natomiast jak gdyby takim punktem granicznym jest 13 czerwca, kiedy ruszamy właśnie w kierunku najpierw Sassnitz. Tam taki krótki przestój, następnie Kopenhaga, potem właśnie Limfjord w Danii, przejście na Morze Północne i dalej do Stavanger. Bardzo się cieszymy, że jacht Opole, który jak Państwo widzicie nosi nazwę miasta, ale nosi również żagle Opola, burty również są obrędowane naszym logo promocyjnym. Będzie reprezentował Opole w tym rejsie. Mamy tutaj zapewnienie, że również w portach, do których zawijać będzie Opole, będą udostępniane i przekazywane materiały poświęcone promocji Opola w języku angielskim, tak żeby zaprosić jak więcej osób do odwiedzenia naszego pięknego miasta. Rejs został objęty patronatem honorowym prezydenta miasta Opola, ale również Pomorskiego Związku Żeglarskiego i portali żeglarskich w Polsce. Jest duże zainteresowanie medialne tym rejsem. Dodam, że wszystkich serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu Opole Round Iceland, gdzie oprócz informacji dotyczących samego rejsu jest również możliwość śledzenia trasy jachtu i tego, gdzie aktualnie znajduje się na morzu. Pojawią się również relacje z rejsu, które będzie przekazywał pan kapitan. Trzymamy kciuki i bardzo serdecznie dziękuję.